akcja skierowana jest do wszystkich. Do kobiet, do mężczyzn, do wszystkich ludzi, którzy się sprzeciwiają stosowaniu przemocy wobec kobiet i do wszystkich, którzy chcą żyć w bezpiecznych, dobrych relacjach. To jest taneczny protest tak naprawdę, protestujemy tym tańcem przeciwko przemocy, ale to też, ten taniec ma też na celu pokazanie, jakie jesteśmy silne, że decydujemy o swoim ciele, że nasze ciała są piękne, że czujemy się piękne i mamy prawo żyć bezpiecznie. Zachęcamy, żeby wyszły i powiedziały dość, bo o przemocy trzeba mówić cały czas, chociaż nam się już trochę tak wydaje, że nie, że to już jest taki problem, który kiedyś był, może na wsi. To nie jest prawda, ten problem cały czas jest, od takich zachowań codziennych w szkole czy w pracy, po takie już sytuacje naprawdę intensywne przemocowo, że tak powiem. Myślę, że cały czas trzeba o tym mówić.